Proszę, dziewczynki. I dziękuję, że mi pomogłyście. Dla wszystkich gości tak bardzo się pani stara? Prawda jest taka, że nie mam innych gości. Jak mówiłam, interes się nie kręci. A ten koncert nie ma biletów. Tak, ale wiecie, włożyłam ostatnie pieniądze, żeby go wypromować. Nie chciałam psuć ci wycieczki, Barbie. Ale prawda jest taka, że jeśli po koncercie nie będziemy mieć nowych gości, obawiam się, że trzeba będzie zamknąć nasz hotel. Szumiące wierzby miały zamknąć się na dobre. Coś okropnego. A ja tak kocham to miejsce. Przecież ja w tym domu dorastałam. Wiedziałam, że na pewno nie mogę zawieść cioci Adele. Dzień dobry. Idę właśnie do kurnika po świeże jaja. Czujcie się jak u siebie. Wow. Będą jajka od prawdziwej kury. Jak smakują? Dużo wspomnień? Tak. W ogóle sobie nie wyobrażam, że tego hotelu już może tu nie być. Nie możemy do tego dopuścić. Mówiłem, że ma być świeżo wyciskany. Oczywiście, za chwilę się tym zajmiemy. A na razie proszę sobie usiąść na werandzie. Świeże powietrze jest dobre dla strun głosowych. Hej! Aha! Co ty wyprawiasz? Rodzice dali cioci Adele wyciskacz do soków wiele lat temu. Chyba nigdy go nie użyła. Widać. Poza tym większość rzeczy robi tradycyjnie, prawda? A my pomożemy jej w nowoczesny sposób. Wiesz, jak to w ogóle działa? Jasne. Tak myślę. Owoce wkłada się tutaj, a tu wylatuje sok. A pokrywka gdzie? Pokrywka? Nie wierzę! Ciociu Adele! Abrakadabra! A, sztuczka z kapeluszem. Co w nim chowasz? Królika? Cicho! Asystenci nic nie mówią. Racja. Nie chcę wystraszyć słodkiego króliczka. Śmiało wyciągnij tego uroczego, puchatego. Co? To nie topesz, Grayson. Skąd go tu? Idź sobie. Mu nie topesz! Auć! Wracaj! Grayson, stój! Mam cię! Nie! Zaraz ucieknie! Hej, Ken, powiesz, co tu się dzieje? To Grayson, wnuk właścicielki. I chyba powód, dla którego tu jestem. Mam go niańczyć. Puszczaj mnie! Nie potrzebuję opiekunki! A chyba nie do końca o to ci chodziło. Ani trochę, ale radzę sobie. Muszę pokazać pani Crawford, że daję sobie radę. Dobra, na nogi, kolego. Za chwilę wrócę. A ty co planujesz? O, hej. Lekcje pilotażu, ale mogę pomóc, jeśli chcesz. Leć, poradzę sobie z Graysonem. Okej. Grayson! Grayson, to stół do akupunktury! Ta-da! Ups! Ta, musisz jeszcze poćwiczyć. Au! Wybrałam się na zlot syrenek z przyjaciółkami. Mieszkałyśmy w tym samym hotelu, w którym wypoczywała reszta rodziny, bo tata był jurorem na festiwalu filmowym. Niki zrobiła przepiękne kostiumy syrenek, które miały zaimponować Faruzie Ukłani, królowej syren. O nie! Ale to nie poszło nam najlepiej. W międzyczasie Chelsea, Skipper i Stacy chciały wykręcić mi niezły numer. Przeniosły nasze rzeczy do domku mojej rodziny. Przezabawne, co nie? Byłoby nawet śmiesznie, gdyby w hotelu nie grasował złodziej, a ochroniarz nie złapałby moich sióstr na gorącym uczynku. Przyłapane na gorącym uczynku. Więc tak, syrenki, tajemnice, małpki, a to był dopiero początek. Przeszłaś samą siebie, Chelsea. Przeniesiemy wszystko z naszego pokoju tutaj, a ich rzeczy do naszego.
Trzeba być bardzo przebiegłym, żeby wymyślić coś takiego. To było męczące, ale zdecydowanie się opłacało. Chcę już zobaczyć minę Barbie. Wyjdzie tu, uzna, że pomyliła domki i powie wtedy, co? Gdzie ja jestem? Co tu się dzieje? Wtedy wyskoczę i powiem, mam cię! Najwspanialsze słowa w całym słowniku. Okej, doktorze Żartensteinie. Dokończmy to, zanim przyjdzie nasze jedzenie. Właśnie, wszystko na nic, jeśli nas przyłapią. Sprzątanie! Dobrze. Jestem tak głodna, że mogłabym zjeść wszystko z menu. Ja zjadłabym nawet samo menu. Zapomniałyśmy o tym! Ups, buty zostały pod łóżkiem. O, dziwna maseczka do twarzy. Misja zakończona. Nieźle to wymyśliłaś. Wejdą tu i powiedzą, weszłyśmy do domku rodziców? Mianuję cię księżniczką kawalarzy. Tak! Jedzenie już jest. Świetnie. Przyłapane na gorącym uczynku. Podasz mi tego ziemniaka? Pomogę. Nie ma sprawy. Chociaż tyle mogę zrobić. Biedny Trey. Biedne my. Utknęłyśmy z nim. No co wy, nie jest aż tak źle. Nie jest tak źle? Mówimy o tym samym Treju? Moje! Okej, masz rację, ale to co innego. To nie jego wina. Właśnie, to wina Stacy. Teraz czuję się jeszcze gorzej. Stacy, wiemy, że to był zwyczajny wypadek. Zastanawiam się, czy na pewno. Wiem, czemu Skip była podejrzliwa. Trey nie zawsze był uczciwy, ale mnie cały czas się wydaje, że ten chłopak ma jednak dobre serce. Za to dość trudno będzie pomóc mu je odnaleźć. I co? Nie denerwuj się, niełatwo było się ich pozbyć. Nie mamy całego dnia. W liście napisali, że do jutra mają odesłać plany domu do urzędu. A to znaczy, że dziś masz je znaleźć i zniszczyć. Pamiętam. Spokojnie. Dam sobie radę. Trey! Ten ból mnie zaraz wykończy. Dlaczego opowiesz mi o nim na trampolinie? Ponieważ ten program jeszcze bardziej pasuje do twoich umiejętności. Nazywa się Piecz i Płacz. Ekstremalne wyzwanie cukiernicze. Co? Żartujesz, prawda? Nie, wszystko jest w internecie. To jeden z tych programów, w których wylatujesz z armaty. Łapiesz w locie śliską linę, przelatujesz nad aligatorami i dzwonisz trunkiem. A potem pieczesz, ale nie ma aligatorów. Prawdopodobnie. Stacy, przecież to jakieś szaleństwo. Po pierwsze, te programy są dla osób, które mają niezwykle dobrą koordynację. Leci krem z filtrem. Wow! Powiedziała to, robiąc 17 różnych rzeczy naraz. Wiesz co? Czemu nie? Au! Au! Sama bardzo chciałabym wystąpić, ale kogo ja oszukuję? To ty jesteś mistrzynią pieczenia w tej rodzinie. Jesteś do tego stworzona, Barbie. Hej, wiesz, że dziewczyna ma rację. A skoro jesteś zawodniczką, musisz mieć własnego trenera. I tą osobą będę ja! Stacy, będziesz idealną trenerką. Możemy to wygrać!
Żadnej elektroniki, kochanie.